Najlepszym wskaźnikiem popularności każdego celebryty jest oczywiście ilość jego wielbicieli. Nie ma co ukrywać, że im więcej, tym lepiej. Co jednak, jeśli któryś z nich przekroczy granicę i przestanie panować nad swoją miłością do uwielbianego idola? Znamy przecież tragiczne historie Johna Lennona, Rebeki Szefer czy nawet z naszego podwórka Agnieszki Kotlarskiej. Dzisiejsza historia będzie nieco inna, choć równie zaskakująca i dająca do myślenia. Wielu z nas zapewne pamięta Disco Polo. Melodia łatwo wpadająca w ucho, trywialny tekst, jaskrawe stroje. Podobny typ muzyki królował na scenach Federacji Rosyjskiej tuż po upadku Związku Radzieckiego. W kraju, w którym słychać było odgłosy konfliktu czeczeńskiego, niezadowolenie ludzi z powodu kryzysu finansowego oraz inflacji, która w 1995 roku sięgnęła 131%. Ludzie starali się ukoić zszargane nerwy takimi właśnie lekkimi i przyjemnymi piosenkami. Jednym z przedstawicieli rosyjskiej estrady lat 90. był Władimir Politow, solista grupy Nana. Urodził się 6 grudnia 1970 roku w Jakucji w miejscowości Batagaj. Jego talent odkryto już w dzieciństwie. Ukończył szkołę muzyczną, gdzie nauczył się gry na klarnecie, instrumentach klawiszowych oraz na gitarze klasycznej. W 1987 roku rozpoczął naukę w Instytucie Inżynierów Obywatelskiej Awiacji w Rydze, niemniej jednak na trzecim roku przerwał naukę i przeprowadził się do Moskwy, gdzie poświęcił się temu, co w życiu kochał najbardziej – muzyce. 11 lat po narodzinach rosyjskiej gwiazdy popu 25 grudnia 1985 roku we wsi Marakuszyn przyszła na świat największa wielbicielka Politowa, Margarita Gilowa. W miejscu, gdzie żyło raptem 200 osób, Margarita, którą wszyscy nazywali Rita, wiodła spokojne życie na łonie natury. Zakochała się w boysbandzie, kiedy była w pierwszej klasie podstawówki, czyli w tym samym roku, w którym grupa Nana rozpoczęła swoją działalność. Jednakże bardziej niż piosenki zespołu, Rita kochała samego wokalistę, Władimira Politowa. I wcale nie skrywała swoich uczuć. Wszystkim dookoła mówiła o swojej wielkiej miłości i o tym, że kiedyś zdobędzie serce młodego piosenkarza. Na co bliscy i znajomi pewnie reagowali śmiechem lub wzdychali z dezaprobatą. Bo jak dziewczyna z malutkiej wsi mogłaby rozkochać w sobie gwiazdę muzycznej estrady? Będzie miała szczęście, jeśli kiedykolwiek zdobędzie jego autograf. Ale Rita nie poddawała się w dążeniu do zdobycia swojego księcia z bajki. Śnił jej się po nocach, zbierała wycinki z prasy, gdzie wspomniano o nim choćby jednym słowem. Miała wszystkie jego kasety. Niestety w gazetach, które czytała, nie było informacji albo nie chciała zobaczyć informacji, że jej idol w 1999 roku wziął ślub. Podobno, jak mówią plotki, było to małżeństwo fikcyjne, aby jego żona Olga mogła dostać zameldowanie w stolicy. W Rosji po dziś dzień panuje restrykcja rejonizacji, stąd i fikcyjne małżeństwa czy handel meldunkami. Jednak z uwagi na to, że para wkrótce doczekała się dziecka, plotki ustały. Gdy Rita osiągnęła pełnoletność, wyjechała do Moskwy. Tam dostała pracę w drukarni jako projektant i zaczęła zarabiać całkiem dobrze jak na moskiewskie warunki. Mogła pozwolić sobie na wynajem mieszkania na Wołgogradzkim prospekcie, na drogie ubrania i kosmetyki. Piękna blondynka o piwnych oczach przyciągała uwagę płci przeciwnej, ale jakby się nie starali adoratorzy, jej serce było zajęte. W stolicy kraju, jak za zrządzeniem losu, Rita poznała Wiktorię Haritonową, która była moderatorem strony grupy Nana.
Potem sam Politow poprosił Litę, aby ta stworzyła dla niego jego własną stronę. Wiktoria była odpowiedzialna, przeszła nawet wiele kursów z prowadzenia mediów społecznościowych, aby jak najlepiej wywiązywać się z powierzonych obowiązków. Ale że pracy było sporo, dziewczyna chciała zatrudnić kogoś do pomocy. Tak właśnie Lita została przewodniczącą fanklubu grupy Nana o wiele mówiącej nazwie Politomania, od nazwiska wokalisty. Dzięki temu awansowi dziewczyna mogła organizować spotkania z wielbicielkami, a także osobiście dzwonić do Politowa, do którego dostała numer telefonu. Sam piosenkarz z oczywistych względów nie mógł zajmować się swoim fanklubem. Zespół dawał setki koncertów rocznie, więc ani dla rodziny, ani dla wielbicielek Władimir po prostu nie miał czasu. Później w jednym z wywiadów przyznał, że po koncertach organizował castingi wśród fanek i najładniejsze z nich zapraszał do siebie na prywatne spotkania. Twierdził, że nie była to zdrada, ponieważ nie angażował się emocjonalnie. W jego przekonaniu była to jedynie dodatkowa zapłata za ciężką pracę. Czy Margarita o tym wiedziała? Tego nie wiemy. Ale i tak pewnie czuła zazdrość, że z całego kraju przyjeżdżają przedstawicielki płci pięknej, aby spotkać się z jej ukochanym. Lita jednak była tą, która była najbliżej. W internecie można zobaczyć zdjęcia i filmiki pokazujące, jak solista grupy Nana obejmuje przewodniczącą swojego fanklubu, jak całuje ją w policzek, jak przedstawia swoim znajomym, jak ona uśmiecha się do niego, jak jest w siódmym niebie. Na swoim koncie w mediach społecznościowych któregoś razu napisała: a ja chcę, aby podarował mi na nowy rok piżamę ze swoim zdjęciem. Spytacie po co? Wtedy będę mogła spać razem z nim, jedynym. Innym razem umieściła ich wspólną fotografię i podpisała: jesteś moim słońcem, jesteś moim wszystkim, poza tobą nie pragnę niczego. A co na te posty sam Politow? Nie wiadomo. Jeżeli w ogóle wiedział o ich istnieniu, to pewnie uważał takie zachowanie za przejaw zachwytu nad jego twórczością. I choć znajome Rity zaczynały już wychodzić za mąż, rodzić dzieci, ona sama w wieku prawie 30 lat wciąż czekała na swojego księcia z bajki i pisała o nim wiersze. Zbliżało się kolejne spotkanie Politowa z wielbicielkami. Tym razem cała organizacja spoczęła właśnie na Licie, co z pewnością sprawiało jej ogromną radość. Pomimo tego, że w drukarni było niemało pracy, dziewczyna bez problemu znajdowała czas na organizację tego przedsięwzięcia. Wielbicielki z całej Rosji zaczynały już gromadnie zjeżdżać do Moskwy, aby zobaczyć swojego idola. O dziwo jednak w trakcie przygotowań Margarita przestała odpowiadać na wiadomości swoich przyjaciółek. W pracy także się nie pojawiła, co wzbudziło niemały niepokój. Choć fanklub Władimira Politowa był całym jej światem, do swojej pracy w drukarni, gdzie pracowała już 4 lata, podchodziła bardzo poważnie. Ale w tej pracy również przestała się pojawiać, dlatego koleżanki z pracy zgłosiły fakt jej zaginięcia na policję. Tam jednak odmówiono przyjęcia zawiadomienia. Stwierdzono, że 30-latka dużo czasu spędzała w internecie i pewnie spotkała tam kogoś, z kim pewnie zabalowała i dlatego nie pojawiła się w pracy. Tym bardziej, że w mediach społecznościowych ostatnio zmieniła status związku na mam przyjaciela. Policja zatem uznała, że nie trzeba wszczynać poszukiwań, ponieważ dziewczyna wróci sama, gdy znudzi się nowym partnerem. Mijały kolejne dni, a o Ricie wciąż nie było żadnych wieści. Po 5 dniach, 30 czerwca 2011 roku, właściciel poprosił funkcjonariuszy policji i ślusarza o otworzenie drzwi mieszkania, które od niego wynajmowała. To, co tam zobaczyli, wywołało szok. Na podłodze w łazience leżało zmasakrowane ciało Rity. Dziewczynę najpierw uduszono kablem i zapewne, kiedy straciła przytomność, sprawca zadał nożem wiele ran kłutych.
Na zwłoki dziewczyny została przewrócona pralka. Głowa była obwiązana różową bluzką, widocznie morderca nie chciał patrzeć na swoje krwawe dzieło. Według wielu świadków, policjanci, którzy wchodzili do mieszkania Rity, po chwili wychodzili tak szybko, jak tylko mogli, aby zapalić papierosa na uspokojenie. Jak udało się ustalić, z mieszkania zniknęło sporo fotografii dziewczyny. Zostały tylko puste ramki. Na stoliku stały dwie szklanki z niedopitym napojem, a w słoiku leżały niedopałki papierosów, choć sama Rita była osobą niepalącą. Skradziono także telefon komórkowy, laptop, aparat, pieniądze, a co najdziwniejsze, wyrwano kilka stron z pamiętnika dziewczyny. Drzwi do mieszkania były zamknięte od zewnątrz. Znajomi i współpracownicy twierdzili, że ostatnimi czasy Rita zaczęła spóźniać się do pracy i coraz więcej czasu spędzała w internecie. Podejrzewali, że być może tam poznała swojego oprawcę. Inna wersja mówiła, że przyczyną napaści na Margaritę była chęć wzbogacenia się. Zniknęło bowiem 100 tysięcy rubli, czyli około 4900 zł oraz sprzęt RTV. Jednakże gdyby ktoś włamał się z chęcią zysku, to po co zadawałby aż tyle ran? Jest to raczej typowe dla nadzabijania, kiedy zabójca czuje silną emocję wobec swojej ofiary. No i na co komu kartki z pamiętnika i zdjęcia? Chyba, że na fotografiach znajdował się sprawca. W tej sprawie przesłuchano również Politowa, który swoją wielbicielkę opisał następującymi słowami. Z Margaritą znamy się nie rok, nie dwa. Była bardzo radosna, wesoła i odpowiedzialna. Chciałbym przekazać moje najszczersze wyrazy współczucia krewnym i bliskim. Dla nas od razu wydało się podejrzane, że Margarita od piątku nie dawała znaków życia. To do niej niepodobne. Spotkanie fanklubu odbyło się zgodnie z planem, pomimo nieobecności przewodniczącej. Na ręce Wiktorii zostały przekazane przez fanów pieniądze, które miały być oddane rodzicom Rity. Niestety trafiła do nich tylko część tej kwoty, zamiast 80 tysięcy, tylko 20 tysięcy rubli. Jak się okazało, Wiktoria niejednokrotnie okradała swoich współpracowników. Aby pozbyć się osób, które mówiły o niej niepochlebne komentarze, Wiktoria wykreślała te osoby ze spisu zaproszonych na zjazd członków fanklubu czy innych imprez, które organizowała. W ten sposób eliminowała wszystkich, którzy w jakiś sposób mogli jej zagrozić. W tej sprawie nieoceniony okazał się zapis z monitoringu. To dzięki niemu udało się odnaleźć zabójcę Rity. Była nią jej najlepsza, jak się wydawało, przyjaciółka, Wiktoria Haritonowa. Jak się okazało, ona również darzyła piosenkarza silnym uczuciem. Uważała, że jest jej i nikt inny nie może go odebrać. Gdy Wiktorię zapoznano z zapisem monitoringu oraz wzięto od niej odciski palców, których mnóstwo zostawiła w domu przyjaciółki, Wiktoria do wszystkiego się przyznała. Opowiedziała, jak w piątek, 25 czerwca, cały dzień spacerowała po centrum Moskwy i przez telefon omawiała z Margaritą szczegóły kolejnego zlotu członków fanklubu. Rita zaproponowała przyjaciółce, aby restauracje na spotkanie fanów przejrzały u niej w domu, na co Wiktoria się zgodziła. Około godziny 22:30 Wiktoria przyjechała do Rity. Wypiły kawę, rozmawiały, zaczęły przeglądać restaurację, gdy nagle wybuchła między nimi kłótnia. Według Wiktorii przyczyną kłótni był alkohol. Dziewczyna niedawno przeszła na islam i odmawiała wypicia napoju z procentami. Niemniej jednak Rita wciąż ją nagabywała i nie dawała spokoju. Co więcej, Rita podobno zaczęła wyśmiewać jej nową religię. Na prośby przyjaciółki, aby ta przestała, Rita nie reagowała, a tylko coraz bardziej szydziła z Wiktorii. Ta w końcu nie wytrzymała, złapała za kabel i zaczęła dusić dziewczynę. Gdy się trochę uspokoiła, zauważyła, że przyjaciółka nie oddycha.
próbowała udzielić jej pierwszej pomocy, ale bezskutecznie. Margarita już nie żyła. Wiktoria zaciągnęła ciało do łazienki, gdzie przewiązała jej głowę różową bluzką leżącą na pralce. Żeby upewnić się, że przyjaciółka na pewno jest martwa, zaczęła dźgać ją nożem. Na koniec na zwłoki przewróciła pralkę. Potem poszła do sypialni Rity i tam przepłakała całą noc. Wyszła z mieszkania około 9 rano, zabierając ze sobą kilka rzeczy. Po wyjściu z mieszkania, które stało się miejscem zbrodni, Wiktoria poszła wprost do salonu piękności, gdzie była umówiona na przedłużanie paznokci. Czy to kłótnia o wiarę była przyczyną morderstwa? Ponoć najkrwawsze konflikty to właśnie wojny religijne. Trochę trudno w to uwierzyć z perspektywy skradzionych rzeczy, choć zabójczyni twierdziła, że to, co zabrała, tak naprawdę należało do niej. Inna hipoteza głosi, że Margarita wyznała przyjaciółce, iż ma zamiar szczerze porozmawiać z Władimirem o swoich uczuciach. Wiktoria mogła przestraszyć się, że coś między tą dwójką zaiskrzy. Wówczas sama straciłaby szansę być z tym człowiekiem, którego skrycie kochała. To mogłoby tłumaczyć, dlaczego ciało zostało tak bardzo zmasakrowane. Być może takim zachowaniem chciała sprawić, że ofiara nigdy nie będzie już piękna, nawet po śmierci. Z czasem Wiktoria zmieniła jednak swoje zeznania. Stwierdziła, że była zmuszona przez przesłuchujących ją policjantów do przyznania się do wszystkiego. A cały scenariusz wydarzeń tego piątkowego wieczoru w domu ofiary był podobno przygotowany właśnie przez śledczych. Niemniej jednak ciężar zebranych dowodów jasno i wyraźnie wskazywał na Wiktorię jako na sprawcę tego przestępstwa. Trudno jej było walczyć z mnóstwem odcisków palców zostawionych na miejscu i na narzędziu zbrodni, czy chociażby z monitoringiem. Zapis przesłuchania także pokazywał, że dziewczyny nikt do niczego nie zmuszał. Dobrowolnie przyznała się do popełnionego czynu. Dziewczyna została skazana na 9 lat i 6 miesięcy kolonii karnej bez zaostrzonego rygoru. Do złagodzenia wyroku przyczynił się fakt, że miała chorych rodziców. Istnieje strona poświęcona pamięci zmarłej. Tam poinformowano, że Wiktoria jest już na wolności i zdążyła wyjść za mąż. Rita zamiast białej sukni z welonem dostała białą trumnę i zapewne wiele białych kwiatów, które są symbolem śmierci młodej osoby. Co do lidera grupy Nana, rozwiódł się w 2006 roku, potem w 2021 ożenił się ponownie z dziewczyną młodszą od siebie o 24 lata. Rodzicom zamordowanej Rity złożył kondolencje i z własnych pieniędzy zorganizował pogrzeb. Ta historia nieco różni się od pozostałych tragicznych opowieści o celebrytach i ich wielbicielach. Z sytuacji, o jakich słyszymy w mediach, wynika, że najczęściej artysta ginie z rąk niezrównoważonego psychicznie fana lub wielbiciele odbierają sobie życie po śmierci swojego ukochanego idola. Dzisiejszy przypadek jest niecodzienny. Bliska przyjaciółka pozbawiła życia koleżankę, a wszystko dla człowieka, którego obie znały właściwie tylko ze sceny. Ciężko nie odnieść wrażenia, że motywem tej zbrodni była zazdrość i urojona miłość do idola. Zapewne żadna z nich nie miała szans w walce o względy gwiazdy, ale w ich umysłach byli sobie pisani. Z tym, że każda z nich wierzyła, że to ona jest warta miłości Władimira. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny. W każdy wtorek, czwartek i niedzielę o godzinie 20 publikuję nowe podcasty. Jeżeli chcecie być na bieżąco i tym samym wesprzeć to, co robię, koniecznie zasubskrybujcie kanał kryminalny. Ja życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.